Cześć, witam was na kanale Gra na kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest no, kolejny odcinek, już tak zmierzamy ku końcowi z naszej serii sandboxowej, przedpremierowej do Transport Fever 2. No i moi drodzy, dzisiaj pobawimy się tak, no, myślę, że wcięty odcinek, zobaczymy jak długo to nagranie będzie trwało. I trzeba pierwszą zasadniczą rzeczą którą no, no, wypadałoby zrobić, to wymienić może już ten parowóz, <śledź> ledwo zipie, słuchajcie, ledwo zipie, zobaczcie jaki on jest już taki brudny, przerdzewiały, te wagony to też takie są, nie przypiął, nie przyłatał, więc zróbmy to jako pierwszy punkt programu i myślę, że można spokojnie wejść tutaj, zobaczmy zespoły trakcyjne, można wejść tę rosyjską klasę ED9M ze względu na fakt, że troszeczkę osób czeka na, mm, na tych peronach. Tam będzie trochę szybciej, może jeździł 130 na godzinę, bo ten tutaj nie wyrabia, niestety nie wyrabia. Zastąp, ważna notatka, za mało pieniędzy. No to ok, no to z tym sobie poradzimy kredytem, żeby nie czekać zbyt długo. I zobaczmy. A jeszcze. No, jeszcze trzeba, dobra. No, dawaj, tutaj. No, ale 12 milion. Co za. Aha, nie mogę więcej? Coś się może tam zadziało. O, jest. Dobrze. No i przyspieszmy sobie ten czas. Pojedziemy sobie, zobaczymy, jak on tam będzie chciał yy, zarabiać, bo. Teraz będą jeździły zdecydowanie szybciej. Jeżeli chodzi o pociągi z Wolsey do South Cave, jeżdżą dwa y, też takie takie zespoły trakcyjne na jednej linii, bo ludzi jest od groma tak naprawdę. A tutaj do klan też możemy całkiem nieźle zacząć zarabiać, zaraz zorientujemy się ile tak pi drzwi będziemy w stanie wyciągnąć tutaj z takiego, z takiego kursu. Ale mam nadzieję, że będzie to stosunkowo dużo. Bo jak nie, no to będzie, będzie kiepsko. Niecałe 800 tysięcy jestem jeszcze w stanie się pogodzić z taką kwotą. Natomiast w dniu dzisiejszym musimy zająć się czymś, czego jeszcze tak na dobrą sprawę nie robiliśmy, ponieważ tutaj gdzieś jest. O, jest. Fabryka towarów, tak? Fabryka towarów. I oni potrzebują plastik oraz stal. Więc zajmijmy się może najpierw plastikiem, bo plastik to się robi tam z, z ropy, czy, czy, czy z nafty, czy tam z oleju. Wszystko jedno i to mamy tutaj. Ale żeby to miało ręce i nogi, to chyba wypadałoby kupić jeszcze jeden statek, coś tak mi się wydaje. Eee, chyba że nie, zostawimy na razie te dwa. Może zaczną jakoś tam się e, bardziej starać, wysyłać tutaj to wszystko, co potrzebujemy. Postawmy sobie na pewno plac załadunkowy. Zdecydowanie tak. No, może być tutaj. Czemu, czemu by nie? Jest zasięg. I tutaj z drugiej strony mamy od razu. Tylko wiecie co? Żeby było lepiej, to ja trochę to zmodyfikuję. A mianowicie ulicę. Czy jakąś drogę szeroką. O. Duża droga wiejska. 100 na godzinę. Niech będzie. Trochę, trochę do nas yy, pociągnie po kieszeni, ale może to się nam opłacić. Dobra, to będzie raz. I tutaj dołączymy. To będzie dwa. No i tędy sobie tutaj wiadą, śmigną szybciutko nie ma z nie tym ma najmniejszego problemu. A tu to możemy, moi drodzy, ogarnąć gdzieś tutaj. Myślę, że może być. Czemu, czemu by nie? No powiedzmy tutaj. Niech sobie stoi. Dobra, to mamy. Czy jest jakaś zajezdnia w pobliżu drogowa? Teoretycznie tutaj. Ale ja nie wiem. Chyba postawimy sobie tutaj zajezdnie, wiecie? Postawmy sobie tutaj zajezdnię, Będzie to zdecydowanie lepiej. No dobrze, dobrze. I teraz tak. Stąd chciałbym puścić linię tutaj. No to też pod Horli podlega. Proszę bardzo. Nawet nie wiedziałem. I to będzie dostawczy. Dostawczy. I to jest e... Horli. Hmm. Horley, rafineria do. Zakład plastiku w skrócie. Dobrze. Niech, niech to sobie tutaj funkcjonuje. Teraz tak, na razie jeszcze nie kupuję pojazdów, ponieważ yy, oni tam jeszcze potrzebują przecież stali. Do stali to potrzebujemy rudę żelaza plus węgiel. No jeszcze przy. O, właśnie. Jeszcze przydałaby się jakaś stalownia. Stalownię mamy tu, ale to jest trochę daleko. To jest trochę daleko i teraz tak. Jest na to opcja. Tylko nie wiem, czy to by mi wyszło tak, jak ja bym sobie tego życzył. Hmm. Słuchajcie, gdyby puścić stąd pociągi. I żeby to się zatrzymywało wszystko przy lotnisku i ze stalowni również yy, puścić jakąś tam nie wiem trasę czy kolejową czy drogową wszystko już jedno żeby stal była dowożona tutaj to by można było z lotniska puścić moi drodzy moglibyśmy puścić samolot i to nie jest taki zły pomysł z tym że wolałbym to zrobić Gdzieś tak w miejscowości, która by tych towarów potrzebowała. No, dla przykładu Cockermount no, Oni potrzebują towarów. Potrzebują również maszyn. Tylko, że niezbyt dużo, bo tutaj mało osób mieszka. Yy, można byłoby ich skomunikować z Salt Cave. Możemy tak zrobić. O, zrobię coś, co Gerard chciał robić, a mianowicie yy, zmodyfikujemy drogi. Tylko tak. Ta zajezdnia drogowa do wylotu na razie, i teraz zmodyfikujmy drogi może na taką bardzo duża droga wiejska do 100 km na godzinę. Mo może być, to może zadziałać. Dobra, to to mamy. I dotąd, niech i tak będzie. Teraz byśmy mogli im powiedzmy puścić, no to też Gerard chciał to robić, a mianowicie puścić międzymiastowy autobus. Na tym etapie można by sobie na to pozwolić, tylko ja bym już od razu chciał te drogi zrobić szeroko. Neoman, dzięki za, za suba. Będziesz na filmie. I oczywiście Króliczek Pabelusek już się tam. Wytańcował dobrze, nie ma problemu. Teraz tak. No i się sobie tutaj to, to wszystko rozbudują z powrotem, nie ma, nie ma najmniejszego problemu, tylko to ja bym chciał zobaczyć, jak tam strefy się rozkładają. Tutaj teoretycznie wszystko, jeżeli chodzi o pasażerów, to, 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 to ma miejsce, ale jeżeli gdzieś znaleźlibyśmy miejsce, tak, żeby sobie wstawić może zajezdnię, znaczy pętlę autobusową to może by to zadziałało, jakoś. Jakoś tak fajnie. Trzy budynki zostaną usunięte. Jeszcze trzy? Hmm. No Niedobrze. A może tutaj jakoś tak byśmy to ogarnęli? No, byłoby lepiej. O proszę. O, tego to nie przeczytam, ale dzięki za suba. to byśmy mieli. I słuchajcie, i myślę, że można byłoby na spokojnie puścić taki autobus, no ze względu na fakt, że to 100 na godzinę y, można się tutaj poruszać, można by puścić, y, załóżmy, z dworca, prawda? No czemu by nie? Może z dworca lecieć. Tu by się przydało skrzyżowanie. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Teraz tak. Tutaj bym chciał Ciebie, kolego... Stąd puścić i chciałbym puścić cię tutaj. No dobra i to będzie tak to będzie MM czyli międzymiastowy i to jest miejscowość Salt Cave. Do Cockermout. Mouth. No jak ty piszesz Pabelus kurcze. Do okulisty się wybierz w końcu. Dobra to mamy. Z powrotem tę zajezdnię drogową możemy postawić. Tutaj nie, nie, nie będzie już teraz przeszkadzała, bo raczej tej drogi modyfikować już nigdzie nie zamierzam. Nie ma takiej potrzeby. I teraz tak to, co jeździ 100 na godzinę, to jest dla przykładu ten Mas albo Volvo 5000, który znamy z Transport Fever 1. Myślę, że możemy sobie wypróbować tego maza, ponieważ nim jeszcze nie jeździliśmy, różnica no, nawet więcej pasażerów zabiera. Więc ja bym ogarnął tak, najpierw jeden pojazd, i wypuściłbym to na tę międzymiastówkę, i kupiłbym drugi pojazd i chwilę poczekał. Dobra, on sobie tam ruszył z kopyta. Miejmy go tutaj na podglądzie. Będziemy wiedzieli, gdzie on mniej więcej jest. Yy... Aha, dobra, i ten drugi też już pojechał. No ale dobrze, w porządku. Nie, nie ma najmniejszego problemu. Niech sobie tam śmiga mam nadzieję, że za dużo korków nie będzie, ponieważ te ulice nie są zbyt szerokie. Naprawdę trzeba było zmodernizować całe Salt Cave, jeżeli chodzi o, o ulice, bo niby mamy trochę tych szerokich alei, ale tak naprawdę to jest kropla w morzu potrzeb. Chociaż nie ma takiego ruchu, zobaczcie. Praktycznie w ogóle ruchu nie ma. O, jakiś maluch pojechał? Ciekawe. Dobrze, na razie nikt tutaj na Międzymiastowym nie, nie chce śmigać. Zobaczymy, dajmy mu szansę na rozbuchanie się. Czy my mamy jakiś tam ten kredyt? A, mamy kredyt do spłacenia. To spłaćmy sobie ten kredyt. I teraz tak. Zobaczmy, jakby to mogło zacząć ciekawie funkcjonować. Moglibyśmy tutaj powiedzmy... Hmm. Nie opłaca mi się zbytnio robić yy, lotniska przy kokermaut. Przy Ale tu mniej więcej tak. Tylko lotniska drogie są. <laughs> I to jest zasadniczy problem, słuchajcie. A potrzebowalibyśmy dwa lotniska. To jest problem. Zdecydowanie. Jakby wychodziło. Zobaczmy, czy możemy kupić sobie jakiś Inaczej. Zobaczmy, jakie mamy samoloty towarowe. Yy... Małe, to jest mały. Pojemność 12, ale co ty wozisz, przyjacielu? Towary wozi, ok. Boeing 737-200. On wozi za to 20. Rozmiar, duże. Mhm. To duże to nie. To jest też duży, to jest duży, czyli tylko ten jest mały. Ciekawe. A tu jakiś w barwach chyba tego UPS-a jest. Ten, ten Boeing 757, bardzo fajna maszyna. Latałem na symulatorze. Bardzo fajnie się lata. 51, no to już by mi bardziej odpowiadało. Tylko teraz pytanie brzmi: jak to zrobić, żeby było dobrze? Ja się chwilę zastanowię, za chwilę do Was wracam. No, no, dobrze, moi drodzy, z, wra z wrażenia, zachrypłem przez chwilę. Yy, myślę, że ogarniemy sobie na początek, bo tutaj jeszcze nie doszedłem do ładu i składu z tym lotniskiem, jeszcze z tym, ale, yy, ale myślę na tym yy, cały czas. I teraz tak, yy, myślę, że moglibyśmy sobie tutaj ogarnąć najpierw jeszcze stal, żeby to już mieć z głowy. Yy, tylko tak, ta droga. O, jest do kasacji, bardzo fajnie. No to zrobimy tak. I teraz tutaj tę drogę też skasujemy. Puścimy po prostu szeroką drogę, tak? Bo, bo, bo ja będę potrzebował dosyć szybko mieć dostarczony ten towar. Ze względu na to, że, że stal będzie bardzo, bardzo potrzebna. I teraz co? Aha, ty, ty byś się chciał dołączyć, tylko za daleko ciut jesteś. No to jeszcze raz. No, dobra. To by mi pasowało. OK. To, to mamy. Szeroka droga. Fajnie, że teraz można wyburzyć im drogę i... Nie wystaje z nich taki dzyndzel, do którego można podpiąć, tylko można rzeczywiście z każdej strony tę drogę jakoś tak tutaj ulokować, żeby, żeby to zrobić sobie fajnie, sprytnie. I teraz tak, to byśmy mieli... No może jednak bym chciał tak. jednak Tak będzie lepiej. O, i teraz dopiero. Mhm. Dobra. To mamy. Teraz, jeżeli byśmy... Dlatego no, tutaj by trzeba było skasować to te zajezdnię drogową. Możemy to zrobić. Nie, nie, nie stanowi to problemu. I tę drogę chciałbym jak na razie usunąć, ponieważ chcę ją zmodernizować. No widzicie, no wychodzi na to, że jednak modernizujemy drogi, a mówiłem, że nie będę tego robił. No i jak mi tutaj wierzyć? Dobra, to zmodernizujemy. Ta droga to może za chwilę, natomiast pójdźmy najpierw sobie drogę tutaj. Tak, żeby było ładnie, równo, prosto przede wszystkim. I to jest. Teraz rzecz jest innego typu. Mamy już nauczkę. Jak pamiętacie w South Cave, jak robiliśmy, jak robiliśmy moi drodzy tunel pod, pod lotniskiem jak chcieliśmy zrobić, to nic tam z tego nie wyszło. A rzecz jest tego typu, że to jest świetne miejsce na lotnisko. Z tym, że myślę, że jeżeli tak byśmy chcieli to zrobić, to może droga powinna biegnąć z tej strony. No, to, to chyba byłoby bardziej sensowne. Panie kochany, weź, pan się połączli. No, ciągle kolizja z czymś jest. Jak ty stoisz? Stoisz jakoś. Jakiś krzywulec jesteś. No, ewidentnie. Zdecydowanie tak. Jest krzywy i, i, się, i się tego nie wstydzi. To ja cię postawię może w ten sposób. Ciach. I teraz dołączę do kolegi. No taki Esek Flores jak wyszedł, no ale to nic. To akurat w nikomu niczym nie przeszkadza. Eee, teraz tak. Lotnisko. Lotnisko trochę zajmuje. Przymierzmy to lotnisko na chwilę. Jeszcze nie będziemy stawiali, tylko, tylko chciałbym wiedzieć, jak to będzie mniej więcej się kształtowało. Mhm. No to no ładnie. Ładnie. <noise> Powiem Wam szczerze, że to lotnisko jest przeogromne. Ale to może zdać egzamin. Ostatnie to lotnisko. Niech sobie na razie stoi. Mam nadzieję, że zbyt dużo strat nie będziemy mieli. Tylko i wyłącznie z tego względu, że to lotnisko tutaj jest. A my sobie zrobimy to tak. I teraz tę drogę możemy tutaj dołączyć. No, ale, halo. Dobra, jest. Yy, to myślę, można wykasować, bo jeżeli tu już lecimy po prostej, to można śmiało tutaj w ten sposób zadziałać. O i będą mieli od razu prostą drogę, nie, nie, nie będą się tam martwić o nic. O na minusie. Hmm. Trzeba będzie czekać, jak rozumiem, na zarobek. Czy jakoś szybciej mi to wpadnie tutaj do, do kieszeni, coś jakieś dolary wpadło. Dobra, to mamy. Yy, usunęliśmy tutaj drogę, ale przejazd został, czyli między nimi jest jeszcze droga. No a ja. Pięknie. Teraz już nie ma. Teraz jest OK. Trzeba uważać na takie resztki. No to się później mści. Dobrze, to byśmy mieli. Teraz rzecz jest następująca, ponieważ my potrzebujemy tutaj również mieć. Słuchajcie. Po pierwsze puszczoną. Tutaj drogę. O. A niech sobie będzie. A tak z każdej strony. Dobra. To, to nie jest problem. Ja bym. Przedłużył troszeczkę tę drogę tu i zobaczmy, jak będzie wyglądało. O, proszę bardzo, mamy nowy pociąg dostępny. Jakiś RA2. Kompletnie nie kojarzę tego pociągu, ale może ktoś z Was będzie kojarzył. No pewnie tam w Google'ach się posprawdza i będzie dobrze. Nie, nie potrzebuję takiego dworca. Halo, chwileczkę, momencik. Spokojnie. 240 wystarczy. Bo my w tym momencie jesteśmy w stanie dostarczać tutaj towar. I to chodzi o to, żeby ten towar był dostarczany do. Nie, wróć, inaczej. My stąd mamy. Co my mamy właściwie zrobić? Po co ja ten pociąg tutaj dałem? A wiem, dobrze, dobrze. Nie, mamy dostarczać towar i to mamy dostarczać plastik. I teraz, tak, gdzie była. A tutaj jest plastik. Spoko, bo jesteśmy w stanie wykorzystać troszeczkę. Troszeczkę istniejącej infrastruktury. Tylko, żeby tutaj dobrze ulokować dworzec. Tutaj będzie taki przelotowy. I gdzieś go tu wepchniemy. Panie, dasz się wcisnąć. Bardziej precyzyjnie trzeba to obrócić. Oczywiście droga mi nie pasuje, bo, bo ona tak y, troszeczkę krzywo schodzi, ale. Zaraz ją naprawimy, gdzie się tutaj ogarniemy. A zresztą nawet nie musi być. Nikt tutaj nie płacze o to. Nikt o to nie płacze, a stację mamy. Teraz tak. Jeden pociąg z plastikiem może być. To teraz puśćmy tory, tylko zaraz, zastanówmy się, jak byśmy chcieli te tory puścić. Bo my byśmy chcieli. Puścić te tory jakoś gdzieś tu sprytnie. Czy to jest przelotówka? To jest przelotówka. Proszę, proszę bardzo. Zobaczcie jak piknie. Yy, czego wy potrzebujecie tutaj? Paliwa i chleba. Yy, to w takim razie <laughs> w takim razie moglibyśmy zrobić jeszcze jeremyk Zróbmy tu, albo nie, inaczej. To zrobimy sobie po swojemu. Chociaż. Dobra. Postawimy tutaj tory, bo chciałem trochę inaczej, ale nie. Postawimy jednak. Dobrze. Niech tak będzie. I teraz te tory dołączyłbym z miłą chęcią tutaj do tej magistrali, tylko hmm. zupełnie mi to nie odpowiada w takim stopniu, w jakim to jest w tej chwili zrobione. Jeżeli by je dociągnąć dotąd, te również. To myślę, jak tam semafory... Będziemy teraz kasować te, te, te semafory, moi drodzy. To, co tak gęsto było ustawione, to teraz będziemy to kasować. Może do to. O. Niech i tak będzie. Chociaż w sumie ładniej to można było wyprofilować, wiecie? Może postarajmy się to jakoś ładniej zrobić. Może tak. I teraz... No ładnie to to nie jest. Ale lepiej niż było. Jakieś takie slalomy giganty się zaczynają nam tutaj tworzyć. No dobra, to teraz tak. Ogarnijmy sobie drugi tor, drugi tor tutaj. I to mamy. To nie stanowi problemu. Problem natomiast jest inny. Ponieważ my musimy się przeciąć tutaj z linią. Rzecz z tego typu, że niekoniecznie musi nam się to udać. Yy, dlaczego? Bo nawet gdyby puścić wiadukt, to będzie nam potrzebne trochę miejsca. Ale gdzieś się postawił ty. Niedobry typ. Uciekaj. Ja tu właśnie miałem wiadukt stawiać. Yy... Na 4, 2, 3, 4. Dobra, na 4 da radę. Taki króciutki. Ojej. Ale to trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy, na no. panie. Yy... Raz, 2, 3, 4. Taki króciutki. I. No, teraz jest dobry. I teraz zobaczmy. Żeby go tutaj tak ładnie dać. No dobra, niech będzie. To jest jeden. Teraz drugi. Oj, ty to jesteś niedobry. Dobra, mamy to. I teraz musimy zejść do torów. Nawet się udało. Myślę, że będzie gorzej, ale nie. Udało się. I jak to wygląda pod kątem nachylenia? Nie no, dobrze jest. Teraz tutaj. No to będzie wyższa szkoła jazdy. Sprawdźmy, uda się. Uda się, uda się, nie uda się. Niedobrze. Liczyłem, że się uda. Ale musi się udać. To, to nie, nie damy za wygraną. Yy, puśćmy to może takim odcinkiem tutaj. Teraz drugi odcinek. A gdzie ty mi... Hmm. No, chono tu dobrze, jak do konia, nie? To zrobimy tak. Teraz to zrobimy tak. Po usunięciu tego dworca, tutaj przy. tego dworca towarowego przy kamieniołomie, to ta krzyżówka tu jest zupełnie niepotrzebna, ale na razie ją zostawię, bo może się do czegoś przyda. I w tej chwili potrzebuje to dołączyć do wiaduktu. I damy nawet radę. Proszę bardzo, szanowni państwo, proszę spojrzeć. Jest, jest. No to jest gra, w której trzeba kombinować. No niestety. No. Trzeba myśleć, kombinować, testować i tak dalej. Więc mamy tutaj takie coś. I teraz to coś trzeba dołączyć tam z powrotem do, do tego dworca z plastikiem. Z tym, że. Najpierw bym puścił sobie w ten sposób linię. I zorientujmy się w terenie i tutaj możemy to wykręcić. Nie ma problemu. To wykręcimy w takim razie, o nawet, nawet fajna prędkość. Nie uzyskamy jej tak czy inaczej, ale... No, ale jest do dyspozycji, tak? Dobrze, tu mi się to wszystko ładnie spasowało. Teraz zróbmy to w drugą stronę, ale że mamy tutaj tylko jeden peron, to mniej więcej dotąd. Bo to, pamiętajmy, że postawiliśmy krótki dworzec, znaczy dworzec z krótkim peronem, to musimy o tym pamiętać. Więc tutaj profilaktycznie trochę miejsca chciałbym zostawić na wypadek, gdyby jakiś długi pociąg tutaj jednak zaczął jeździć, bo no przebudowa tego wszystkiego i, i, i robienie od nowa, no to nie, nie za bardzo mnie to interesuje w obecnej sytuacji. Tutaj jeszcze może by gdzieś semafory postawić, tak na, na przyszłość. No i oczywiście nie, nie tak gęsto, tylko trochę rzadziej, nie? Bo gdyby się okazało, że jednak tego plastiku to więcej możemy wysyłać, to byłoby dobre. Tutaj ja sobie te, tory, te semafory usunę, gdzieś jeszcze jeden powinien być. Gdzie ty jesteś? Pokaż O, jest. Dobra, w jedynce to, to, to było widać. Usunę tę krzyżówkę. Ona nie jest tutaj potrzebna, w jedynce te semafory, po pierwsze, ładniej wyglądały. Po drugie, no były widoczne jakoś tak bardziej dla mnie. I lecimy. Słuchajcie, dalej z semaforami, bo są potrzebne. Żeby mi się gdzieś tam pociąg za wcześnie nie zatrzymał i nie czekał. To tutaj. Ach, tutaj go mogę puścić, tędy nie ma problemu. Damy jeszcze tu semafory. No i koniecznie semafor tutaj musi stanąć. Tutaj jeden, tutaj drugi. Z tym, że zobaczmy, czy gdzieś tu semafor nie stoi. Stoi, ale to w drugą stronę. To jest w drugą stronę semafor, więc, więc w porządku. A tu, no tutaj semafory też powinny stanąć, z tym, że ten semafor jeden usuniemy. Więc tu pociąg, który tam by, miałby wykręcać, no to on sobie tu będzie stawał, ale ten jadący. Stąd no to będzie stawał troszeczkę wcześniej. Tam się będzie zatrzymywał i, i będzie czekał. Zresztą, nawet jeżeli by czekał na dworcu, to to zobaczcie, to nie jest zbyt duża odległość, więc jest ok. Teraz jest kolejny problem, ponieważ musimy tu wykręcić tory. No i te ulice, te drogi mogą przeszkadzać, ale zaraz sobie z tym poradzimy. Myślę, że problemu nie będzie zbyt wielkiego. Aha. Aha, my mały błąd tu popełniliśmy, moi kochani. I teraz pytanie. No właśnie. Zróbmy to może tak. Dostawmy tutaj jeszcze jeden tor. Bo nam się przecież zapomniało, że, że tu jeszcze coś może dojeżdżać, prawda? Dobra, i teraz tak. To będzie. To będzie wymagało uwagi dosyć sporej. No, gdzieś tam. No, dawaj się. Dobra, tu, tu się udało. Hmm. Ale nie podoba mi się ta górka. To inaczej. Usuńmy na razie tę drogę. I najpierw poprowadźmy tory. Tory są w tym momencie ważniejsze niż, niż droga, która tak na dobrą sprawę nie jest nam potrzebna. Może i nawet w ogóle nie być. Gdzieś mniej więcej dotąd. Myślę, że dotąd będzie dobrze. Prędkość nie jest zbyt wysoka. No tak, 120. Niech będzie, niech zostanie. Może być. I teraz drugi tor poprowadzimy sobie tutaj. No, i to już możemy machnąć prosto do stacji. Czemu by nie? Dobra. I tu zrobimy gdzieś krzyżówkę. Tak na wszelki wypadek. Nawet się udało, kurczę. Coraz bardziej, coraz bardziej fantazyjne rzeczy robimy, moi drodzy. Dobra, to damy tu. Tutaj damy to w ten sposób. Okej. Okay. I to jest sprawa załatwiona. Tu nie ma problemu. Yy... Czy ktoś będzie płakał tutaj na tę drogę? Nikt nie płacze. Hmm. No dobra, Na naokoło sobie będą jeździć. W sumie to może nawet i lepiej. Wolsey. No okej. Okay. Nawet będzie, będzie to dobrze wyglądało. Jest ok, słuchajcie. No, to pierwszy raz robimy takie, takie, wiecie, takie wyczyny. No, teraz znowu chwilę poczekamy, aż zarobimy. No, i jak zarobię, to będziemy budować dalej i, i zastanawiać się, jak to wszystko skonfigurować, tak żeby miało ręce i nogi, oczywiście. Dobrze, 10 milionów, moi drodzy, mamy na koncie, więc możemy sobie podziałać trochę bardziej tam, jak się zarabia. Ale my już w tym czasie możemy sobie ogarnąć tutaj przystanki, znaczy place załadunkowe dla naszych ciężarówek, które będą tutaj śmigały. I najpierw zaczniemy od rudy żelaza, no, może tak bardziej równo. Byłoby miło. Dobra, to jest raz. I tutaj tutaj ten placy, który ja sobie postawię z tej strony. A może tak jakoś by sięgnęło? Sięgnie. Pięknie. Im mniejszy dystans, tym lepiej tak naprawdę. No, a niech stoi tu. Tylko może, wiecie co? Może po tej stronie. Chociaż nie. Nie, 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 nie. nie. Dobrze. Niech, niech będzie tu. Znowu nie jest zdecydowany, jak zawsze. A teraz yy, to będzie wyższa szkoła jazdy. <gryw> Tutaj z tej strony postawimy sobie, bo już nie mamy tu nigdzie miejsca, jak widać. Więc postawimy sobie plac załadunkowy tu i i tutaj. Dobra, to mamy. Teraz musimy wyznaczyć już linię, tak żebyśmy mieli to gotowe. I to będzie tak. Ach, nowa linia miała być. Tutaj jest kopalni węgla do, do stalowni. I to sobie opiszemy jako dostawczy. Hmm. To będzie w takim razie Wolsey, Kopalnia, kopalnia węgla. Stalownia. I teraz druga linia. To ciekawe, czy to też pod Wolsey? Nie, to już pod Baxton podlega. Pod Dobra. To będzie tak. I opiszemy to sobie w takim razie jako dostawczy: backstone, kopalnia rudy, do stalownia. Aha, no w sumie wiecie co, bo możemy jeszcze zrobić tutaj taki myk, że to skonfigurujemy. Oj, nie to chciałem, przepraszam. Tak chciałem zrobić. I każemy im się ładować na full. Tutaj i przy kopalni węgla zrobimy dokładnie identyczną sytuację. Proszę bardzo. To mamy. Aha, my wykasowaliśmy zajezdnię drogową, więc lekki strzał w kolano, ale nic nie szkodzi. Możemy sobie postawić. Na to nas akurat stać. Tutaj 20 milionów już jest na, na naszym koncie. Może gdzieś tak. O, tu wcisnęcie? Nie, szkoda. Fajnie by wyglądało. Ale trudno. Dobrze, i to jest gotowe. Teraz by trzeba było to tylko uruchomić, tak? Tylko jeszcze, jeszcze chwileczkę. Teraz musimy wyznaczyć, moi drodzy, linię, która będzie yy, przewoziła plastik. Pociągiem aż dotąd, prawda? Więc zróbmy tak. To będzie stąd, dotąd, bardzo długa trasa. Mam nadzieję, że będzie efektywna i dochodowa. To będzie towarowy, i ty jesteś Horley, tak? No i ciekawe, jak to nazwać plastikarnia. <grymne> horley. Horley Wolsey Plastik, będziemy wiedzieli o którą linię chodzi. Dobrze, i to mamy. No to teraz co? Teraz naj, najgorsza rzecz, prawda? Yy, bo musimy postawić lotnisko. Czekajcie, czekajcie. Znowu zgubiłem tę fabrykę. Gdzie ta fabryka była? Ha, żebym to ja jeszcze nie był ślepy. To By było prościej. O, jest, znalazłem. Dobra, trzeba było troszeczkę mapę przekręcić. Jest, tutaj. No i dosyć niezły kawał terenu tutaj mamy. Czy lotnisko nam się tu zmieści? Powinno. To jest towarowy? Towarowy, dobra. Nic innego tak naprawdę tutaj nie potrzebujemy, jak tylko lotnisko towarowe. Pytanie teraz, jak to umieścić? Ha ha. ha. No, w ten sposób by to dało radę, tylko musimy poczekać na pieniądze. Nie chcę jeszcze brać kredytu, bo kredyt byśmy przeznaczyli na ewentualne pojazdy, które by miały tutaj jeździć. A jak zdążyliście zapewne zauważyć, to tych pojazdów będziemy potrzebowali mnóstwo. Mówiliście również, czy tam pisaliście, że można dołączyć taki. No, cokolwiek, tak? czy dworzec, czy, 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 czy to lotnisko, czy plac załadunkowy, bezpośrednio do jakiegoś zakładu pracy. I chcę to przetestować, czy rzeczywiście będzie to miało rację bytu, bo jeżeli nie ma mm, potrzeby budowania dróg, no to na takiej wyspie, gdzie tylko będziemy zajmowali się produkcją mm, towarów, wcale nie musimy. Wcale nie musimy, moi kochani, jeszcze inwestować w drogę, która będzie tutaj prowadziła. Ale jeżeli się nie uda, no to po pierwsze, obalimy to, co pisaliście. To będziemy przynajmniej coś wiedzieli. A po drugie, no trzeba będzie jakoś tutaj no, no, tę drogę jednak zmodyfikować i, i wbić się w koszty. Także chwilę jeszcze poczekamy. No i działamy. Ciach, lotnisko stoi. Dobrze. Teraz rzecz jest następująca: kliknijmy to lotnisko, zobaczmy, bo jest tutaj. Zobaczcie, tutaj, tutaj to dobrze widać, tu jest takie połączenie, widzicie? Taką ścieżynką, jak to, wy lubicie, jak ja tak mówię. <laughs> I teraz pytanie: no dobra, no niby jest jest ogarnięty, Roger. I teraz tak, pojazdy, no pojazdy, dro drogą może być, zwłaszcza samoloty, weźmy sobie kredyt. Duży. Niestety nie lubię kredytów, ale nie ma innego wyjścia w tym w tym wypadku, ponieważ maszyny będą piekielnie drogie. Zarówno pociąg, jak i, jak i samoloty. Więc. Ach, myślę, że jak przytrzymam, to, to, to będzie lepiej. Weźmy sobie 50 może milionów tego kredytu i coś spróbujemy zadziałać w tym aspekcie, żeby było dobrze. Yy... Moglibyśmy spokojnie do Wally Bridge samolotami ten towar wozić, chcą dużo, bo aż 227. Natomiast, no niestety, my nie, nie jesteśmy w stanie yy, im tego zapewnić na raz. Możemy również dowieść do grain Dunmow Damou, oni chcą ciut mniej, 31. No, ale robiąc już takie, jakby no ogarniając tak logistycznie to wszystko, jak żeśmy to zrobili, no to myślę, że moglibyśmy jednak inwestować w duże, w duże samoloty. No to, to, to dobra, to, to, to zrobimy to w taki sposób. Czyli tak, najpierw ogarniamy, słuchajcie, tutaj pojazdy, które będą, cysterny, które będą woziły nafty, naftę, czy tam ten olej, czy, czy cokolwiek. I mogą to być, powiedzmy, te pojazdy 30 pojemności. Jeżeli byśmy, na przykładu, kupili na początek 6 takich. Ja wiem, dużo, tylko to się może zwrócić. I to byłoby, co to by było? Horli, rafineria, zakład plastiku, to jest ta linia. Tylko tak, wy się tutaj też ładujcie do pełna. Nie ma potrzeby, żebyście jeździły na pusto. Do pełna. Proszę bardzo. To jest jedna, jedna rzecz. Teraz tak, teraz tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się wysłać pojazdy na obie te linie, czyli tutaj, zarówno do Wungla, jak i do, do Rudy. Kup pojazdy. I tutaj bym chciał wysłać, co ja bym chciał wysłać? Nie mam nic takiego, co bym mógł normalnie wysyłać. Te wywrotki Mana. 21. 80 na godzinę. Tragedii nie ma. Nie jest to zbyt duża odległość. A jeżeli chodzi o ten gaz, 90 i 19. Dobra, gazy kupimy. I tych gazów powiedzmy, kupmy. Hmm, no ile. Tu, 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 nieduża odległość. To kupmy może 7 na początek. No to już, już się zaczyna robić tak trochę niefajnie. O, mogę wysłać na te teraz kopalnia rudy do stalowni. Ale my wysyłamy najpierw na węgiel. Teraz jeszcze raz te wywrotki gazu kupimy. Też 7, żeby było równo. I to wyślemy na tę drugą linię. Kopalnia rudy do stalownia. Jest ok. No dobra. To teraz tak. Tutaj zobaczmy pociąg. Myślę, że spokojnie, spokojnie tutaj wyślę na, te, na tę linię pociąg. Tylko potrzebujemy tak. Zorientujmy się. Najpierw, jeżeli chodzi o cysterny, tutaj mamy 120 na godzinę, 18 sztuk, a tu jest jakaś taka lepsza. 60 na godzinę. 20. O co to za wagon? Jakiś nowy. Mhm. Do towarów, do chleba, do narzędzi, do maszyn i do plastiku. No tak, bo my plastik mamy wozić. Rzeczywiście. Kurcz, ale bym się wtopił. Ładnie. Yy, to to 160. Tutaj droga lokomotywa jest. Ta jest ciut tańsza w utrzymaniu i tak dalej. I szybciej jeździ. To weźmy sobie te, bo z tej jeszcze nie korzystaliśmy. I do tego potrzebujemy trochę tych wagonów 20. Hmm. To zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, 4, 5. To jest 28 milionów. Nie starczy na samolot. No. Eee, dobrze. To by była setka niby, tak? A gdyby. Jeszcze jeden, to jest, a, dobra, niecałe 31 milionów. Kupimy to w taki sposób. No i teraz zobaczmy, czy damy radę na linię. Mm. Jest, Horley Wolsey, Plastik, to mamy, jest ogarnięte. O czym zapomnieliśmy? Węgiel jest, ruda jest, plastik jest, nafta jest. Yy, musimy gdzieś Jakiś, jakiś zbyt ogarnąć na to. I wiecie co? Można byłoby do Coker Mount puścić pociąg. Nie, To nie byłoby złe rozwiązanie. Tylko zaraz, jak tam strefy. No może w ten sposób: cargo. Co, gdzie wy potrzebujecie te towary? Tutaj cała strefa handlowa, proszę bardzo. Jeżeli by dla przykładu zburzyć tę drogę. Tam i tak nic nie stało. I spróbować postawić tutaj hmm... towarowca. Będzie można go później ewentualnie jeszcze przerobić, bo to i tak będzie już stacja końcowa. Tylko jakoś tak go postawmy. Zga zgaśmy to. Yy, tak go postawmy, żeby to miało ręce i nogi, żeby za dużo przypadkiem yy, nie wydać pieniędzy. Ale. Można by było zrobić ciut inaczej. Jeżeli byśmy te tory wykręcili i dołączyli tutaj. Do Wolsey na tę trasę, no to może by to zadziałało jakkolwiek. Z drugiej strony, nie chcę jakkolwiek. Więc możemy zrobić to tak. Mniej więcej, tutaj postawimy budynek. Yy, tu, yy, dworzec o w ten sposób. Tylko jakoś tak, żeby jak największą strefę ogarniał. Ogarnąłby też na przyszłe maszyny. To jest, to jest całkiem, całkiem niezłe. Tylko jak ja się przedostanę torami przez tę drogę? Hmm. Dobra, pola zniszczymy. Już tam pal 6. To to akurat jest mały pikuś. Aj, tylko, że znowu dałem ciała. Chociaż z drugiej strony powiem Wam szczerze, że umieszczanie torów po tej stronie nie jest tragiczne. Nie jest tragiczne. Teraz tak: sale, tory to zamknijmy, <laughs> niech nie przeszkadza. Przeprowadźmy sobie może jakoś zobaczmy, jakby to można było sprytnie zrobić. No, i tak by trzeba było wykręcać tory. No to dobra. Możemy to ogarnąć. Ciekawy jestem, jakby to wyszło, gdybym chciał yy, w tę stronę. A no właśnie, jest kolej... O nie, daję radę! O ja! No to kapitalna sprawa, słuchajcie. No fajny nawet rozjazd będzie. Nawet będzie fajny rozjazd, trzeba przyznać. Tylko <laughs> musimy to zrobić dobrze. Ponieważ semafor potrzebuję postawić tutaj. Tam sobie poradzą. No to w takim wypadku semafor też i tutaj. Mm, a ten będzie skasowany. Żeby nie wprowadzał błąd, żeby nie blokował nam pociągu. OK, Dobra. To to byśmy mieli. Ja, jakiś taki Jacek Florecek. On się za bardzo to tu nie rozpędzi, kochani. Natomiast teraz tak lecimy dalej. Za ciosem, gdzieś tu musimy wykręcić i to musimy wykręcić skutecznie. I to tak, żeby za bardzo nie wytracać prędkości. To może byśmy to zrobili w tym rejonie. 140, 150. A może dałoby radę. Czekajcie, jakby ten semafor tutaj usunąć. Ten zestaw semaforów, który stoi. No, to i tak zagęsto jest. I teraz w zamian za to, byśmy mogli spokojnie sobie tutaj bardziej. No, 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 no. 150 cały czas, tak? Mhm. aj. Nie, nie, nie podziałamy bardziej? Nie, nie ponegocjujemy? No dobrze, no ale niech będzie. 150 w porządku. Dobra, i jeszcze jeden tor. To tutaj damy. I teraz dołączmy to jakoś tutaj gdzieś. Mmm. ty w życiu kończy się, kończą się pieniądze. Za las. <laughs> A jakby dać to w ten sposób. Dobra, to będzie raz. Chociaż. Ja bym ją nakoptował, żeby to jednak tutaj do, dołączyć. Dwa przejazdy obok siebie. Ciekawe. No. Jak to wygląda? A nie! Patrzcie, jeden przejazd szlabany tutaj i szlabany tutaj. Taki inteligencik. Ok. Fajnie, że to w ten sposób powstało. Teraz tak, gdzieś tu. O, jest. Jest nasza zguba. Dobra, to mamy. Teraz, tutaj, by trzeba było gdzieś zrobić krzyżówkę. Może być gdzieś tu, nie? Cześć, to trochę za daleko. Yy, dobra, to zrobimy tutaj. To będzie raz w jedną stronę. Dwa w drugą stronę. To będzie tu i to będzie tu. I teraz tak. Tutaj semaforów na razie nie będę dawał. Jeden pociąg ewentualnie będzie tutaj kursował. Natomiast my możemy sobie stworzyć, oczywiście, linię. O. I to będzie linia towarowa. Jak to tam się pisze Cockermount. I to będą towary. Bezpośrednio już do strefy będzie wjeżdżał, więc nie potrzebujemy robić tutaj w Kokrema żadnych linii dostawczych samochodowych, bo, no bo, no bo po co? Teraz tak, dobierzmy jeszcze kredytu. Kurczę, chyba stówę wezmę. Ciekawe, jak to zadziała. Czy od razu splajtujemy, czy, 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 czy chwilę pozwolą nam jakoś tutaj ogarniać to wszystko? Natomiast myślę, że można byłoby jednak kupić najpierw samoloty przed tym pociągiem, ze względu na fakt, że samolot jest niekonf niekonfigurowalny. W związku z czym, no niestety, ale nie jesteśmy w stanie na nim oszczędzić. Kup pojazdy. Dobra, co tutaj mamy? Towary. To jest kategoria dużych, a ten? Też dużych. O ciekawe. 20. A ty ile? 51. Myślę, że tego puścimy na spokojnie. I on może wozić wszystkie towary, więc fajnie, bo w jedną stronę będzie zabierał yy, towar i, i, i będzie wracał. Myślę, że za 25 milionów możemy jeden kupić. Od razu go wypuścimy. Aha, nie ma linii. Hmm. Nie zrobiliśmy linii lotniczej. Jak to się stało? Najważniejsza w sumie trasa, jaka tutaj może być. Ciach. I teraz tak, i to będzie, hmm, jak lotniczą towarówkę nazwać? To jest, to, jest, to jest dla mnie nowość, bo jeszcze tego przecież żeśmy nie praktykowali. W Transport Fever 1 nie było samolotów towarowych, no chyba, że mieliśmy moda. Ale ja z moda na samoloty towarowe nie korzystałem. Więc zróbmy to może jako lot TOW i to będzie... wallsy Wall do do fabryka towarów, bo, bo inaczej to się nie, nie połapie, do fabryka towarów o i jest ok to teraz ten samolot, który kupiliśmy to sobie ogarnijmy tutaj na tę jest o proszę bardzo, to nawet na te można byłoby go stamtąd wysyłać nice ale my potrzebujemy na towarówkę Dobra, to mamy. Zostało nam 24 miliony, więc możemy sobie ogarnąć jeszcze ten jeden pociąg, który będzie dowoził nam towar do Cockermount. Oni potrzebowali 81 towarów. W związku z tym możemy im to zapewnić... a niech będzie 80. I do tego elektryka tego chińskiego to jest 26. O kurczę. Dobrze, jeden wagon mniej. 24 też nie. O reszty. To żeśmy się ciut tutaj. No, ale wiecie, no, żeby. No to, bo to, to już jest przesada. To już jest przesada. Dwa wagony. No niech będzie. No, musimy mieć zbyt. 40 na 40 pojemności. Musimy mieć zbyt, bo, bo nie zarobimy. I teraz to wypuścimy. Eee... Koker ma towary. O, to jest ta linia. Dobra. To trzymajcie teraz kciuki, moi drodzy. Puszczamy czas. W ogóle to przelećmy się, słuchajcie, tym, tym samolotem towarowym. Jak to tutaj będzie? Na razie go nie będę. Mm, chociaż z drugiej strony. Nie, przelecimy się o taką. I tak będziemy. Będziemy tam na minusie, ale się przelecimy, słuchajcie, żeby nie było. Bo takim Boeingiem to my jeszcze żeśmy nie latali tutaj w transport Fever. A teraz mamy taką okazję. Ciekawy jestem, jaką prędkość zdoła rozwinąć, bo to jest mapa 1 na 1 słuchajcie, to jest średnia mapa. W związku z tym, nie ma tutaj jakichś takich bardzo dużych odległości między jedną a drugą miejscowością, i nawet gdybyśmy podejrzewam z rogu do rogu puścili samolot, to nie wiem, czy, czy, czy osiągnąłby spektakularną prędkość. Tak jak te Concordy w Transport Fever 1, nie wiem, czy, czy pamiętacie. Tam było takie osiągnięcie na Steamie, żeby pokonać barierę dźwięku. Nie przyglądałem się tym, tym, tym osiągnięciom tutaj jeszcze. No ale lecimy, słuchajcie, lecimy 300 na godzinę. Nie na moim podwórku, ok? Tam z emisjami mamy osiągnięcie związane. No, zobaczcie, słuchajcie, no jeżeli chodzi tak na dobrą sprawę, popatrzcie tutaj na tę stratę, ona no, robi się coraz większa, ale tak de facto to raczej nam nie zaszkodzi aż tak bardzo. Gdzie ty przyjacielu bracie kolego sobie lecisz? Bo ty taki żeś tutaj zrobił manewr okropnie duży. Ciekawe. Ale bardzo ładnie jest pomalowany. No, podoba mi się. T Ten model mi się podoba. Dlaczego klapy nie schowane? Ja się grzecznie zapytuję, ha? Klapy to już powinny być schowane przyjacielu, bracie kolego. Ja ty już podchodzisz do lądowania, gdzie my jesteśmy w ogóle? Czy, 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 czy ktoś wziął ze sobą mapę? <gry> Albo GPS-a? Cokolwiek. A no, on z wysuniętymi klapami lata. I obniża chyba lot. No, obniża lot. O rany bo my, żeśmy go źle wysłali. To ja już chyba. Czekajcie, gdzie my żeśmy go wysłali? Gdzie on ląduje? Co to ma znaczyć? To on ląduje z powrotem. Panie Dziejku, gdzie pan lecisz? Bo przecież no. Powinien tutaj. Ale czemu. Nie, no dobrze go wysłaliśmy. Czemu on tam nie, nie chce? Jakiś dziwny jest. Naprawdę, słuchajcie, powiem wam, że je... to jest dla mnie dziwne. No. Samolot, który. Nie, 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 nie doleciał tam do lotniska docelowego, tam gdzie go wysyłaliśmy Ja wiedziałem, że coś jest nie tak, no klap nie schował Hmm Ciekawe, no dobra, słuchajcie W tym odcinku to będzie y, tyle Zobaczymy y, efekty W przyszłym odcinku Jak jeszcze uda się przed premierą cokolwiek nagrać Natomiast y, Nie zapominajcie o łapkach w górę Nie zapominajcie o subskrypcjach Trzymajcie się i do zobaczenia Pa pa